Każdego, kto wbił sobie do mnie na streamka. Dzisiaj będziemy wbijać sobie drugie wyróżnienie dla czołgistów. Myślę, że będzie dzisiaj tak do północki. Na spokojnie. Bez stresiku. No to zaczynajmy. Uruchomimy sobie boosterek. Albo nie, w pierwszej grze lepiej nie uruchamiać, bo to nie wiadomo, co w końcu będzie z tego. O, Facebooka nie wyciszyłem, oczywiście. Dobra, teraz powinno być git. Pójdę sobie na górnego respika, STB2. No i lecimy. I tak, na moim kanale na YouTubku są jakby wrzucane zapisy z live'ików i też sobie czasami potnę to wszystko, tak żeby dla widzów było bardziej przystępne. Zachęcam bardzo, jeżeli byście chcieli zobaczyć, jak mi w ogóle idzie pierwszego raz tą grą. I sobie zacznijmy teraz w tym momencie na mapie Europejska Prowincja w trybie dominacja. Bo czemu by nie? Myślę, żeby pojechać w miasto. Chociaż nie wiem, mam ten dalm jeszcze, by się przydało z niego chociaż skorzystać trochę. Mam nadzieję, że teraz żadne powiadomienie nie przyjdzie z Facebooka. Okej. Może wezmę na YouTube'a, zaraz jeszcze wstawię w międzyczasie pościg, że jest streamek, może ktoś wbije. Mam nadzieję, że tak, chociaż no o tej porze to różnie bywa. O jejku, dobra. Pojedziemy sobie na A może? Gdzież oni mają tam respa, to pewnie zaraz stamtąd będą strzelać z lewej strony. Nie widać chyba. Nie wiem, nie widać. Ale pewnie zaraz dostanę jakąś lutę z lewej strony czy coś. Nie fajne by to było, wiecie. No jak już wejdziecie na tego YouTubka, to bardzo bym prosił, zostawcie lajka dla zasięgów, najlepiej jeszcze z komentarzem, że odwiedziliście kanał. Nic was to nie kosztuje, a dla mnie podbije zasięgi, żeby trafić do nowych widzów. Górkę się schował to tak? Więc już chyba nie. A, nie, dobra. Widzę dwóch. No tak ich nie zobaczymy, bo za pagórkiem siedzą. Schowali się. Więc spróbujmy może tutaj wyjechać. Nie, nie dam rady go tak przestrzelić. Ale mogę na jego artylerię rzucić. Chyba to sam wymyślał. Zresztą nie wylajcie, gdy siedzi. Ajajaj, od boku zaszedł. Skubany. No cóż, jakbym się tak nie wystawiać. Po tej gierce wezmę szybko, wstawię jeszcze pościg na YouTube'ka. Tak więc bez stresu. Nie ma co się przejmować. Oj, widzowie. Dzisiaj studia od 8 do 20. Mógłby być 21, ale puścił wcześniej. Na szczęście. Boże, czemu kichnę? Pewnie teraz przejmuje tam. Sobie go raczej nie patrzę, chociaż może. Ja, no ciężko by było patrzeć, pewnie się schował za domkami. Ciekawe w którym miejscu. Tam gdzieś. Dobra, wystarczy się dobrze ustawić i może się go znajmie. O, już widać, że stamtąd ktoś jedzie. Tam niby. Okej. No, jest. Ajajaj. Zapicelowany. Oj, dobra, nic nie zrobił.
ty jesteś, panie kolego? Dobra, super. Jeszcze dostałem od kogoś. Skąd? Z tych krzaków gdzieś. Może to on zdąży wystrzelić, w co wątpię. Dobra, naprawimy sobie ten zamek. Teraz taka w sumie szansa 50-50, że cokolwiek zrobię. A z prawej strony ktoś strzela. Nie wiem skąd dokładnie. Na pamięć pewnie strzela i zaraz we mnie trafi. Leci nasz? Nie nasz. Oj, oj. Rozbił się? Chyba ktoś musiał w niego strzelić. Tam się nie rozbił przecież. Czy tam ktoś jest jeszcze? Kogo mógłbym nie widzieć? Wydaje mi się. Ale coś pewnie ktoś jest. Był. Ajaj. O, w dołku się schował, to ciężko byłoby go zobaczyć. Dobra, pelotkę teraz weźmiemy. Jeszcze trochę i zwyciężymy. Tutaj może poprawię jeszcze ten kabel od mikrofonu. Sam mikrofon też sobie bym poprawił. Okej. To jest nasz, dobra. Drugiego chyba nie będzie widać. Chociaż ja bym tam teraz nie jechał przez to, że on tam siedzi. Nie strzelają teraz do tego. Ciekawe czego zestrzelam. Tam coś ukryje. Ciekawe, ciekawe. Zaraz podjedziemy i zobaczymy. A tu się jest? Czy to naszego? Nie, to naszego wykrywa. O, tam coś jest, Helka? Chyba tak. Biorąc pod uwagę prędkość poruszania się, to mi się wydaje, że to Helka, dokładnie. Wpadnie w to, czy nie? Chyba nie. Chociaż może coś dostanie? Nie, oczywiście, że nie. Okej. Nie no. Ciekawe. Nie sięgnę go. Nie ma opcji, no. Dokładnie. Podrzewa mi się gdzieś schował i radar mnie wykrywa. Może go zdjęli. To wątpię osobiście. On zaraz podleci do góry i się pojawi. Co z tego będzie? O, tam coś jest, chyba. O, tam gdzieś za tym budynkiem. O, Helka chyba wróciła. O, puściła rakietę i się puściła. Teraz się zobaczę. O, rakiety do mnie lecą. Teraz się nie pokazuje. Dobra. Dobra, ogarnęło go. Słyszę go przed nami, tego pucharkę. To jest nasz. Blisko jest tą halką. A tutaj? Już nie ma. Nie ma takiego latania. Z prawej tu siedzi, już widzę go.
tutaj chyba wyjedzie. Albo tam gdzieś. Teraz zobaczymy. Wiedziałem. To jeszcze nie on wyjechał. To inny. Dobra, no to tobą jedziemy, no. No to a. Dobra, a dużo osób dzisiaj w Antandarka? O, sporawa jest. Ciekawo, ciekawo. Ciekawe, czy zajmie tego. Bradley'a, czy co tam było? Jest tu jeszcze trochę wody? No jest. Na szczęście bym musiał po wodę iść. Dobra. To jedziemy. Zobaczymy, jak to pójdzie. Zobaczymy, ile osób wytrwa do tej północy. Może jak będzie fajnie, to dłużej streamka wrzucę. No i on przejechał oczywiście. Mam nadzieję, że dobrze puściłem Martę. Dobra, nie jesteśmy. Hangar. Dobrze się zapowiada. Dobra, to ja sobie wrzucę w międzyczasie na YouTube'ka. Pościg. Dobra, powinno być. Dobra. No to co, no to lecimy dalej, no. Do boju, może boosterek jakiś? No, ten 30% w sumie można by odpalić. Jak się powoli idzie. Szkoda, nie, pewnie jak bitwa się skończy, to dostanę punkciki. Zobaczy się, ile punkcików będzie. Dobra, super. Lecimy, lecimy. Mapka spoko. Ardeny, Ardeny. Estebek? Masz lepsze? Nie no, pewnie lepszej nie masz raczej. Ciężko by było. Dobra, lecimy. Oj. Coś... O, dobra, działa. Dobra, tam coś pchnęło. Tam musimy mieć podgląd. Dobrze, może na pewno... Syk, ciszyć. Telefon. Żeby nic nie było słychać. Chat, okej. Zobaczmy, co to jest.
bym chciał. Na ten podwór. No, będzie lepiej. Cyk, cyk. Dobra, jedźmy na to. Dobra, już coś jest. Tu zrzućmy artę. Pilnujmy wyjazdów, to nam pozostaje. Zobaczmy, może ten też będzie przejeżdżał. Tu po lewo. Lewo chyba bardziej, nie? Teraz zobaczymy. Też mnie nie strzelają. O, nice. Diesel zniszczony. Dobra, to tutaj było dużo przestrzału na mnie. Tam jest ten tyle. Odjechał to też? Ktoś? Zanim może go nie było, to bym przeżył, ale że... Dobra. Polećmy tym, może tym się coś więcej zrobi. Chociaż wolałbym na STB-ku robić, nie? Muszę tam moduły wbić, no spokojnie. Okej. Okay. Dobra, wszystko świetnie, wszystko świetnie. Mnie ostatnio coś w plecy bolą, że już tak średnio jest, średnio się czuję. O, tutaj coś? Skąd mi garaż? Stamtąd gdzieś. Zobaczmy to. Tam? Gdzie niby? Weź jeszcze raz oznacz chłopy. Nie, ja teraz strzała dostanę. Tam gdzieś niby. Aż tam w lesie? Aż daleko? Tam nic nie widzę, nie? Jeszcze gdzieś dalej. I tam na pewno, nie? No oczywiście, że w plecy dostanę, bo jakby inaczej. Tak właśnie pilnuję tego wszystkiego. Dobra, pelota zostaje. Coś mamy wrogiego w powietrzu? No mamy. Zobaczmy. Okej. Okay. Dobra, dostał. Co jest? Respa już kampią. O, co to? Felka była. Samolot to wraca. Znaczy odwraca. Patrzę co to się dzieje. Co się dzieje? Boże, nie no, jeszcze wie tego. Muszę wolę wycofać chyba od niego. No to gierka chyba przegrana będzie widzowie z tego co widzę. Jak się nasz nim zachowuje. No ja w ogóle muszę się naprawić. To go zacznijmy. No cóż, życie bywa i takie, nie? Kurde, trzeba cały czas kontrolować, co się dzieje na Warthunderze, nie? Aktualnie oficjalny kanał streamuje, więc na pewno nie będzie za dużo wiusa. Ale zobaczę ogólnie, co się dzieje w zakładce Warthunder. Na żywo, ale ja bym po prostu streamował, dojdzie, no. Co mam powiedzieć? Że jakaś fajna osóbka weźmie. O, dobra, naprawię się. Że jakaś fajna osóbka rajdzik podeśle. If you know, you know. Zobaczymy. Leci. To mówią, że tylko laty to nie jedna, nie? O, no, leci.
co ją nie uratuje. Ona jeszcze spada? Ile może... A ona nie spada, ona się jakoś odratowała. Dobra, coś tam trafiłem ją. Zobaczymy, może teraz spadnie wreszcie. Fajnie by było. A mnie zaraz i tak strzała dostanę od kompa, który będzie tam pewnie gdzieś siedział. O, a propos. O, pal się. Tyle by było z twojego wyjeżdżenia. Okej. Ale nie widać tej helki, ale ona też nie została zniszczona. Ona pewnie gdzieś się tam, nie wiem, wytrzymała, albo leci nic tam strasznie, żeby ich nie zauważył. Okej. Ale na pewno ktoś będzie za tym domkiem. Zobaczymy, zobaczymy. Na pewno nie zobaczę, bo zaraz zostanę zestrzelony do tego kampi. Tutaj za domkiem nie ma na pewno. No, oczywiście, już się zaczyna. Dobra, po mnie. A ciekawe co z tą helpą w ogóle. Dobra, teraz ciebie wezmę. Widzę, że na Steam próbuje jakoś odzyskać to, ale nie wiem, czy im wyjdzie. Dobra, lecimy. Próbujmy faktycznie może tej prawej strony zaatakować, bo tutaj widzę, że enemy bardziej przejął z lewej strony mojej. Od prawej strony jakoś idzie. O, helka. Zobaczmy, może wejdzie coś? A tak? Tylko. O, pocisk we mnie widzę. Kolejne. Tak, tylko wachelka. Wyślij, zapomnij pocisk. Dobra. Czy mi się chce latać? Niezbyt, dobra. Hangar. Zobaczymy, ile dzisiaj widzowie damy radę wbić tego tokena. Okej. Okay. Tutaj silnik. No i zaraz wbijemy wreszcie tego STB-ka. Ile tutaj? Jakoś to idzie do przodu, nie? Zobaczymy. Pewnie dopóki większy ten. Ci więksi streamerzy nie wbiją nic, no to. A mogę tutaj wziąć na język polski przełożyć? Chyba nie. Na telefonie jakoś to ograniczone strasznie jest filtr. O nie, dobra, filtry? Nie. Nie zobaczę. Dobra, STB-ek. Noże na dole. Ponieważ czemu nie? Zobaczymy co to będzie. Pewnie zostanie ostrzeli na samym początku przez snajpera z drugiej strony, ale trzeba by nie spróbować przejechać, nie? Najgorsze to może się stać, to będziemy ostrzeleni, tak? No cóż, lecimy. Ciężko, przesłonę artę może w to miejsce. A już siedzę. Podnieca tylko. Może asysta wejdzie za niego. Fajnie by było, nie powiem. Jakby tak się utrwalić tutaj, za tą góreczką. O, asysta właśnie myślała, o czym mówię. Drzewko bym sobie powalił. Patrzę na tego, kto będzie tam przejeżdżał na B. Przecież nie ma. Te górki mu nie pozwalają. Oj, tam na C też w sumie przestrzał. Chcę zrobić tak i nie ma typa.
chyba na tyle, to by było na tyle na razie. Kurde więcej, a tutaj? A tutaj już coś przejmuje, o dziwo. No tutaj pagórki jednak mi nie... O! Kulka działa, spoko. I'll take it. Tam coś się teraz dzieje. Dobra, silny gąska i siedzi chłopak. Zaraz mu który dobije. Ładnie i zaraz tutaj wyleci kolejny. Przynajmniej powinien, chyba że go wcześniej zniszczą. A nie, jedzie tutaj jakiś. Co się dzieje? Wyjedzie on czy nie wyjedzie? Chyba nie. Strzelają już do niego. Ej, ten jeszcze żyje? Co jest? Tam co się dzieje? No nic się nie dzieje, widzowie. Co się dzieje? Pocisk odbity, spokojnie, spoko, spoko. Dobra, on jest zniszczony. Tam jest... No tam naszego strzelają, więc pewnie ten... O, jest, siedzi tam. A to nasz, myślałem, że to jest nasz. Znaczy nikt mi się pomylił. Ja się teraz dziwię, chłopak, kto do niego strzela. Dobra, tutaj trzeba patrzeć na to B. To już jak wiesz, rakieta. Właśnie jakieś fajne wydarne są te górki do tego kampienia, nie? Rzadko też bym sobie wystrzelił. Dobra, i teraz pierwsze pole widzenia. O! Dobra, super. Tam? Tam spokój. Nikt nie chce przejąć z naszych tego CA, niestety. Może ten minus jeszcze jest? Jak tam na C? Na C spokój. Czy tam? Wysoko? Dobra, wezmę na B, wyślę jak profilaktycznie rakietkę. A, znaczy dostałem rakietkę, a nawet chciałem artylerię wysłać, no cóż. Wziąłbym chyba helkę na tego śmigłowca, na dobrą sprawę. Mógłbym się w sumie na górze od razu zrecwić. Dobra, teraz ciekawiśmy się, nie podjadę tu? Dziwne. Dobra, po skosie spróbuję. Dobra, po skosie już weszło. Słyszę jeszcze helkę. Teraz powinniśmy ją zobaczyć. Tam! No już nie ma aktualnie. No i super. Ajajaj. No jak to go nie zdjęło, to pociski dostał pod na łeb. A już kurka nie mnie zdjęło. Gizale. Dobra, to bierzemy derpa, nie? Gizowie. Tak, to nadal jeszcze jest. Strzelak. Official. Dobra, no, to lecimy dalej, nie? To jest przejęte i pewnie będą teraz nas przez podcelaszować, nie? Zobaczymy, co się da z tym zrobić w ogóle. Dobra. Jak chcę stanąć i kampić na to? No nie wiem, czy jest sens, bo nasi już tam jadą, nie? 64, 71 roku. Nieźle, nieźle. Barcik tam jest nasz i PMP jedzie. Zobaczymy co to da. O, gepardzik. A to dziwne mi nasz był, a nie gepardzik. Gepardzik to wroga jest. Co ty gadasz? Dobra. Udało się. Już raz, to weszło.
Dobra, chwilka po lewej, ja to ponoszę. Więc spróbujmy tak podjechać. Żeby sprawdzić, czy tu się jeszcze kampi. Pojechałbym tam. Raczej nikogo nie będzie. Tam nie. Dobra, tam jest spokój. Ale bym jednak tam pojechał, nie? Zobaczmy, co z tego wyjdzie. Co się wydaje? Przestaję. Muszę przestać mówić z nią w sumie. Okej. Co ja mogę zrobić z tej pozycji? Dobrą sprawę. Jak się odwrócę, nie wiem, co zrobić, a szkoda. Musimy na bardziej równą pozycję wyjechać, a to chociaż tutaj jest bardziej równa. Dobra, teraz mogę patrzeć tam, ale w sumie to mi nic nie daje, że ja tam będę patrzył. To już wolę chyba tu patrzeć. Przed nami? Kelka chyba. Albo enemy, już nie rakietowa. Teraz się przekonam, jak dostanie, jak dostanę strzała w plecy. Kelka. Już usłyszałem. Dobra, już wiem, że na pewno stamtąd coś jedzie. To jest na 99% pewne. A jednak stamtąd. Ta lufka siadła. Dobra, jak mam tygryska. Co tam tygryska? Nie trafiłem tygryska. Zobaczmy, co ten tygrysek potrafił, jakby nie dostanę wcześniej strzała od tego. Za ten tygrysku, za ciebie. Życie mnie. Dobra, super. Co mamy przejęte? W sumie... Może tu popatrzę. Szkoda, że miałem taką słabą depresję. A tam jedzie. O Boże, się przestraszyłem. Tam to nie było. Wiem dobrze. A tam będzie zaraz pelota. O, jest. Prawda? Dobra, już nie ma peloty. A tam wysoko coś się dzieje? Chyba nie. A, tam się dzieje. Gąsienica tylko? Same strzała, czy... Nie. Myślę, że ma większe problemy. Lucha działa, chłopie, no tak, żyjesz. Dobra, zamiastła, spróbujmy w ten sposób. Boże mój, jeszcze raz w ten sposób może. Coś słyszę lewą stronę, podobno tak. Się odwrócę. Zaraz wyjedzie. On chyba nie wie, co na niego czeka. On nie wie, widzowie. No to się dowiedzie. No, ale no spokój. Tam chyba już nic nie zamierza wyjeżdżać. No nie, jest. Jeszcze znaleźć się jeden. Tutaj na blisko jeszcze nie wyjechał. Tego co widzę. Gdzie tam ten pojechał? No dobra. To
tego już. A beton tu pojechał jeden na pewno. Myślę, że jeden jeszcze na pojechał, ale którędy nie ma pojęcia. On zginął? Zginął. A nie, jeden też przyjmuje to. Też na tym na pojechał. Ten na B, a nie na A. No dobrze, może. Okay. Cześć. Prawda? Dobrze, tak żeby mnie twoi koledzy nie widzieli. Myślałeś, że to się kolega. Boże, ktoś do mnie strzela, herka. Tak. Tyle by było z mojego gierczenia na tym. A spokojnie, mam jeszcze typa 87 RCV w nawiasie P. Ale może tutaj? Bo na C nie ma sensu już jechać. Gdzie z tą pelotą jesteś? Spróbujemy cię ścisnąć, chyba że... No, jest tutaj. Ile mi do tego niuka brakuje? No trochę, jakbym się postarał w sumie. Musimy tą pelotkę wyczaić. Nie pelotkę, tylko helkę. Jeszcze coś jest? Nie wysięgnę jeszcze, coś? No i super, tyle by było. Niepotrzebnie strzelałem do niego. No. Dobra, weźmy samolocik. Może zdążę dolecieć na czas. Proszę o zwiadło, kuszy. Dobra, zobaczmy, co się dzieje w ogóle. Ileś na streamku wszystko? Sprawdzę. Będę sobie jeszcze wyciszę tego. Wycisz to. Wycisz to. No dobra. Chyba będzie git. Wezmę sobie w ten sposób menedżer transmisji. No i teraz widzę więcej, co się dzieje. Mogę zobaczyć tak. No i tutaj się nic nie dzieje akurat. Dobra, weźmy przyspieszmy trochę może. Można też zobaczyć, kto w międzyczasie. W międzyczasie można zobaczyć, co tego bartenderka robi, nie? Aktualnie, może jakiś znajomy, nie. Ja no, myślę, że to przez to, że oficjalny kanał Wartandera nadaje. Aktualnie? No, sporo jest tych kanałów. Cóż poradzisz, nie? O Boże. Ciekawe, jak się szybko uda wbić tego tokena. No gadaj, że my to przegramy. Zrobiłem 7 fragów w gierce i to będzie akurat ta przegrana, nie? To się nazywa mieć szczęście. 7 fragów, 6 asyst. Czemu by nie? Tutaj się zaczyna team, nie? Od tego momentu zaczyna się team. Chociaż ten zrobił 8 asyst. To może też git, ale no naprawdę. Tak ciężko jest zrobić cokolwiek w tej grze. Zobaczmy, może coś zestrzela. Znaczy nie zestrzela, tylko z bombie. Bym sobie nawrócił. Szybko już pelota na mnie strzela chyba. Ja nie trafiłem w nic. A jakby tak po prostu kamikadze na to co zrobić. No weźcie te punkty, przyjmijcie z powrotem, naprawdę. Nawet kamikadze nie zdążę zrobić na dobrą sprawę. No gdzie jest ten enemy na C? A, na punkcie tam gdzie siedzi. Nie no, nie zdążę. No.
super. Akurat bym chyba trafił go przynajmniej. A tak to nie, po co? Mógł od początku to kamikadze zrobić. Co to jest na typa 9-9? Pogchamp. Boże, już jest 8 tysięcy. To naprawdę może szybko pójść. A jak tam tutaj załogi? Tutaj git, nie ma nic, tutaj coś można dać. No to dam w ciebie. Tutaj mogę dać sporo w sumie, to tam nie wiem. Kierowca, dowódca. Zróbmy tak. Tutaj ładowniczy niech dostanie. Tutaj peloton nic nie może dostać. No to co, lecimy dalej, nie? Muszę pomoc w naprawie zrobić, nie? Jakąś. Nie wiem, czy się uda. Zobaczmy, czy na YouTubku coś ten post ogarnął, czy nic w ogóle. Posty? Nic. Dobra, no. To lecimy tym STB-kiem, tylko może w miasto. Dobra, lecimy, lecimy, nie śpimy. Zobaczmy, co z tego będzie. Dobra. O, cześć Foxir, co tam u ciebie? Jak życie mija? No, wbijam sobie Japońców, a co tam? Na 8-3 obecnie siedzę. Maksuję sobie STB-ka. Przy okazji się to Kenik robi na tego boksera, czy co to tam w ogóle jest? Mogę by w dół zjechać w sumie. Takie riski trochę tutaj wjeżdżać. Dobra, tutaj wezmę szybko w dół, odbiję. Jak zdążę. 2-3, a... Co, dopiero zaczynasz ogólnie warta WTK przygodę, czy kolejne drzewko sobie robisz? O, już jedzie tam. Kolejne drzewko mówisz, tak? Dobra, pytanie, gdzie on pojedzie? I już mnie zobaczył w sumie. A to nie pojedzie. O, 3. Więcej się nie dało. 8-0 niemieckie? A, to... Żadnych topów jeszcze nie masz w sumie. Cześć. Ale rykoszek wyszedł. Dowódca? Tylko... O Boże. Japońskie fany? Czemu fany? Co fany w Japońcach jest takiego niby? Trzeba żyć. Nie, no dobra, widział mnie. Pierwsza era i druga. Rezerwa u Szwedów jest fajna. Z podkalibrówkami, powiem ci. Tam chyba mają zdecydowanie pierwsza era. Co oni tam mają? No do mnie pisane. Musiałbym zobaczyć, przypomnieć sobie, co tam na tej pierwszej erze siedzi. Już nie pamiętam. Jedyne co pamiętam z tych wcześniejszych Japońców to Long Gun ten. Mógłbyś spróbować Japońców pierwszą erę zagrać? Mówisz? Nie wiem, kusisz. A chcesz zagrać? To czy ktoś będzie czekał tutaj na mnie? O dobra, szybko. Kurwa, dobrze. Dobra. A zaraz sprawdzę, wiesz co tam siedzi? Mnie zaciekawiłeś tego wszystkiego. To ubica KW2. A, Horo? O to ci chodzi? Chodzi ci o tych niszczycielach?
Jest choro, koni. Te wszystkie. Do tego derpa, co ma, nie wiem, chyba 20 albo 30 sekund przeładowania. Z powietrza, smutek. Nie, a konta masz w naprawie. A to cię bokser ominie. Chyba, że złoto sobie wbijesz. Będziesz dokarmiał ślimaka, żeby boksera zdobyć, czy nie? Ajajaj, czyli mówisz, nie sprzedasz. Myślisz nad sprzedaniem się ślimakowi? Myślę, że po evencie to ślimak pełny brzuszek będzie miał. Nasze lata? Nasze lata. Tam mam przestrzałę, coś nie. No cóż. A zaraz specjalnie dla ciebie zagram te 2-3, zobaczymy co tam jest. Z jak dawno lotierów nie grałem, przecież to będzie masakra. O, jeżeli coś tutaj po lewo, czy mi się wydaje? No nie. Tam coś jedzie, ale myślę, że to mnie przebiją. Ciekawe. Ale to przecież musieli im zabrać tego boksera, żeby otrzymali zwrot złota, czyli... Nie wiem. Czy mi się coś pomyliło? Dzisiaj rakiety sukarzy sobie latają. Helki oni żadne chyba nie mają, przynajmniej widzę. A jak nawet będzie leciała, to będzie miała niespodziankę górę stąd w tym miejscu, to nie będzie się spodziewać. O, leci już enemik. O, już coś nie widzi nawet. Skąd? Tego nie widzę, a on nie widzi. Cały problem. Dobra, to się stało tutaj za budynkiem. Czekamy teraz na tamtego, 7-8 km. Ślimax. Aha, no to nie jest źle, nie? No ale z drugiej strony, no chyba to tak nie powinno być. Wykorzystali błąd gry, ale też jakby nie patrzeć, ślimak wziął to tak zrobił, że nie zabezpieczył się, czy tam nie sprawdził tego, czy to nie jest dziurawe, no i ludzie wykorzystali lukę. To według mnie trochę wina ślimaka, że nie dopatrzył. O, dostało te 8. Tak, no, przecież i tak wydali tam to złoto, nie? Jakby nie patrzeć. Co za pełsemka robi? Dobrze się czuję? O, coś mi strzela od tyłu. Działka, nie podoba mi się to. Super, bombka siadła obok. A nie, to nie jest Gepard. To jest typ 87, czyli taki japoński Gepard. Ciekawe, no bardzo ciekawe. A na jakim berze jest Gepard? Też na 8.3, czy jakiś inny ma?
tu nie jadę. Chyba też 63. No to co za problem. Pewnie Japońcy kupili ileś tam sztuk geparda, żeby mieć jako wzorzec do swoich maszyn. Okej. Tygrysek sobie stoi. Ja sobie uciekam. Albo samowierzę, może też, no. Jest oznaczony niby, że przy Mitsubishi, nie? Wiesz, jakaś tam wymiana technologiczna musiała pójść. Dobra, strzała dostanę. Ale zrobię w ten sposób, się zacznę naprawiać. Wykryję. Rzucę smoki. Naprawiamy. O, ziomo, pomoże, super. Dobra, zbombię, ale już słyszę kolejnego, to chyba ten tygrysek jedzie. Przez to, że gdzieś tygrys sobie po lewej stronie wisuje, nie? Albo nie po lewej stronie. A, już nie buszuje. Dobra, garaż. I 2-3 mówiłeś, nie? Co tam jest? Tyrny? Era trzecia i powyżej dla maszyn z wydarzenia era pierwsza. 2-3. Cicha Honi, że. Które, że to? Że to. Mówisz, kręci korbką? Zobaczmy to. Czekaj, naprawię go najpierw. Nie, to chciałem, to chciałem. Pancerz, wnętrze, w silniku. Faktycznie, co on tam robi? Zapasowy. Z optyka? On się patrzy do tyłu, nie? Zaraz obok zbiornika paliwa, że jak ktoś strzeli, to żeby miał ciepło. Tak to wygląda, w skrócie. No nieźle, ale zobacz, on ma dwóch kierowców. To jest silniczek, przekładnia i tak dalej. Ten wcześniejszy. Ten, choro, no. To jest 1-3, a nie 2-3. Mi się tym dobrze grało, nie? Czekaj, tutaj gdzieś miałem. O, Chihakai. To jest. To go? Albo jestem ślepy? Choro chyba. Rogo. A, że ten. Okej. Okay. Zobaczmy, co on tam ma. No, faktycznie może coś dać radę. Dobra, to zagram dla ciebie specjalnie. Zmień maszynkę. Badanie. Który to jest? 2-3, ta. To wybierz załogę. Rogo. Którą dać? On niby tutaj był. No dobra, to nie będzie tutaj. Co to za 600 srebrnych? Tase? Kenny. Ta cicha K jest fajna. Kenny? No, może być. To jest śmieszne. Tase? No to nie będzie Tase. Wybierz załogę, tylko że na 2-3. Dobra, to pójdziemy na 1-7 może bardziej. Czego mi jeszcze do tego line-upu brakuje? Czegoś na 1-3, tylko tak średnio. Dobra, choro weźmiemy. Realistyki. Antywszystko? W sumie? Jakby na to nie spojrzeć, to tak. Dobra, zmieńmy sobie jeszcze tego, żeby mi nie zawyżał. To jest 1-7 najwyżej. Co to może być? Ciebie weźmy, bo tutaj widzę, że
Mam niewybadane wszystko, to lećmy. Wybierz załogę. No to co, lecimy, nie? No Boże, północne Niderlandy, jakoś tak nie kojarzę. Okej, okay, zobaczmy. Co tu wziąć? No. Stój. Stój. Tutaj bym chciał. Może te? Chociaż tych też bym parę wziął, ale więcej tych. Czym by tu zacząć? Może tym, co ma większą penę. To weźmy, zmniejszmy, dajmy więcej tych. Tutaj nawet się. Ten. No, fajne są fity. I co ciebie tutaj, kolego, sprowadziło? Że akurat do mnie wbiłeś na streamka. Zobaczyłeś, że grindowanie Japońców? Patrzysz, wbijam. Tutaj będę miał jakąś modyfikację do ogarnięcia. Niskie BR. A nie to tiery. Cię interesują, tak? Mówisz, żebym pograł sobie na niskich tierach? Ale nie wiem, czy niskie tiery się do tego, do bokserka zaliczają, bo chciałbym to wbić, bo jutro na studia idę. Do zajęcia to nie ogarnę, nie? Może bez tej stabilizacji. Rykoszet. A, szybki reload przynajmniej ma. Z tym chodzi, to nic nie widać. Takie jedno. Stąd. Ajajaj. Czemu słabo? Fajnie się gra, szczególnie jak już strzałki się zaczynają. APH na choro? No na choro to chyba już. No jak APH ma więcej przebicia, no to. No bo wiesz, teraz jest event. I właśnie od trzeciej ery się liczy do tego, do wbijania eventu, więc każdy gra to wyżej, nie? Plus nie wbijasz pojazdów jak grasz. Od czasu do czasu można, ale no zobacz. Tutaj nie masz ani stabilizacji, ani nic. To prawda, pancerz i tak nie gra roli. Trzecia era spoko. Zaraz pójdziemy na trzecią. To tam przynajmniej będą się punkty wbijać. Ale to się z rzesi robi, nie? No cóż, jak to woli. To jest, że tutaj nikogo nie ma? Dziwne trochę. Ile tam będzie tego? 350? Coś zostało. O, nie, to dziwne trochę. Teraz pewnie jak to mnie pojadę, to wyjedzie. Bomba na mnie. Żegnam. Super. Fajna gra. Polecam. Boże, to było takie przeładowanie. Co ona boi posiada? Co się by zrobiłem? Czy... Patrz, no. Jeden zestrzelony, drugi zestrzelony, jeszcze jeden może?
leci. Tu, tu. Zbije się. Co ty, patrz, nie rozbił się. Próbany. Jak on się pali cały. Nie dostanę nic, nie? Teraz z tym przeładowaniem się męczy. 20%. Co? Ale się... Jestem wystrzelony, kurde. Chciałbym przeze mnie. O, tutaj leci jakiś. Może czemu antywszystko w akcji? No. O, bombka, cześć. Pa. A że tylko dwa samoloty zdjąłem? Nie wiem, może brak radaru. O. Tu wygląda na coś ciekawego. Co tu robi? 1000 LB? Nic. Może kto o to ci chodzi? To nie ma żadnego 1000 LB. Co ci chodzi? Bomba morska. Cóż, najwidoczniej Aptier rzuciła i tak się to skończyło, nie? Dobra, i teraz gdzie są te wszystkie wrogie samoloty, które były? No wiem, widziałem właśnie. No tam jest jakiś wróg. Był. Ale tam jest kolejny. Ha, płatowiec. Wszyscy się biją jak samoloty, jak nie wiadomo o co. Dobra, tam jest duch. SS. Po co komu 1000 LB, jak mam 260? Teraz największa bombka mi została. Kto chętny? Kolega chętny chyba tam. On nie wie. On jeszcze nie wie. Hop! Okej. Okay. To ma to znaczenie. O, patrz tam. Co jest? O, już nie ma. Dobra, ginę teraz, ogólnie rzecz biorąc. Nie opłacałoby mi się na lotnisko jechać z powrotem. Wolę sobie wziąć niszczyciela. Dobra, lecimy. Niuk by się przydał na tym barku. Super. Gra niski, na niski PR. Dawno nie było. Właśnie jedziesz niukiem? O, jak ktoś mi strzeli w amunicję, to będę miał niuka. Czy ja tu mam amunicję? Po wołkach, idealnie.
Zobaczmy, co tu się da zrobić. Prędkość nie powala. Karabinku brak. Tylko główne uzbrojenie, rozumiem. O, to troszeczkę z tyłu jest śmieszne. Tak głupi strasznie. O, tak już jest. Patrzeć. Może fajnie nie hakuje. O, one się kapują, B. Znaczy, co, sorry. No już chyba raczej. O, niech dwóch typa się zostało. Ja to Marilowda. To jest. A, zaraz zobaczę. Ósme miejsce przy tylu fragach. Ty, bo ja tutaj nie mam nic na tej. Co jest? Dobra, i tutaj kupiłem ten FS. Dobra, pójdźmy na jakiś trzecią merę może, żeby wbijać jednak to by się przydało. Dobra. Tutaj co mamy? Nic nie mamy. No, fajne 120 mm. Dobra, zmniejszę maszynę, badania, gdzie jest trzecia era, tutaj. No to weźmy sobie Chinu na pewno. Gdzieś tutaj mam załogę na niego, dokładnie. Na to może. Tutaj idziesz. 4-0, no niech będzie, chociaż soki. Chyba wolę tego. Gdzie ty możesz być? Tutaj. Moj lajcik jeszcze się dobierze do tego wszystkiego. Jakiś samolocik fajny. Samolot. Jaki szybki fajny by był. Ten czy ten? Niech będzie ten. Ten wygląda na szybki. Rogo na trzeciej erze. Crazy jesteś. Ale namówił. Namówił kolega, namówił. A jak tam War Thunder jeszcze ma tego swojego oficjalnego streama? Z tego co tam się u nich dzieje? Czy już skończyli? Dobra, spróbujmy zacząć rogo tutaj. No, w miasto chyba się pojedzie. Czy ja wiem, czy ma większe walnięcie niż Kawuk? Mi się wydaje, że Kawuk będzie miał większe, nie? Ile to ma przeładowania właśnie? 12,5 sekundy. No nie najlepiej, ale znośnie. Tak to wygląda. No przynajmniej dobre ma celowanie. Nie, ten pocisk nie leci strasznie długo. Nie trzeba wysoko strasznie celować, żeby doleciało cokolwiek. O, Arto już chyba tutaj poleciała, dobrze, że pojechałem. O nie! Czołg na tym berku. Avenger? Jak ja nienawidziłem tym grać. I chyba na 4-7 polasowało, tak ogólnie rzecz biorąc. No, rakiety. Co na tym berze? Może być Kalio? Albo Matylda w sumie. Też ma rakiety, ale nie, na Brytyjczyków. No. Co może być tam? Co może być u Niemców albo Ruskich, co ma rakiety? Katiusza! Przecież oni mają ruski. Ani jutka.
słabo, zaraz mi całą załogę wyeliminuje chłop. Kalib, co? Rozumiem. Zdąży się obrócić do niego. Czy nie? No za nisko znowu. A ten Sherman z rakietami, no to Kalio chyba jest, nie? Źle pamiętam. Ale pociski wszystkie wystrzelam i co zrobię. No i się ruszył, widzisz akurat. Strzeliłem. Coś mi zrobi, myślisz? Robi, niestety. Dostał! No i teraz ja dostałem. Dobra. Ale frag zrobiony, nie? 15 pocisków zmarnowane, ale jest frag, nie? Dobra, trzeba teraz może wycikiem. PZ-ciak pewnie się nie spodziewał takiego mocnego uderzenia. Dobra, nie da rady go zastrzelić. Piła brytyjska. No co ty gadasz, że... No super. Dobra, asysta jakaś, halo, halo. No, tutaj to najlepsza poradka. Najpierw trzeba umieć się strzelać, nie? Parę razy, nie? Dobra, będziemy grać na czołgi, a nie będziemy polotkę udawać. O, coś może odleci. Czy centralnie? A, akurat się technikery skończyłem na boje. Nazywa mi szczęście, nie? O, co tam? Cześć. O nie. Druga. Ginę, 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 ginę. A, nie trafił. Nie wiem, jak ta puma tego nie trafiła. A to malecik. Oj, oj. Ha! Co jest, wiem, KW1, co ty gadasz? O, tam coś stoi, że widzę. Tutaj? Czy jeszcze? Nie, no chyba nie. To czekam aż to puma. I'm speed, I'm flash. A co to? Cześć. Pa. Uwielbiam na tym VR-ku grać. To się śmieszne rzeczy dzieją. Dobra, lepiej się pokażę może. Artylery dłuższej tyle. Ale tutaj słyszę, że coś jedzie, nie?
Cześć. No nie, akurat... O, spadaj. Ale fart. Dobra, teraz jakoś... Kenny, powiadasz? To jest... Chinu! A Kenny to nie wiem, które to. Musiałem też sprawdzić. O, co to tam? Wykrycet. Niemiła, a to najważniejsze. No cóż, no, gra na niskich BR-ach się z tym jakby wiąże, nie? Przeważnie jest miło. Cześć, PZ-ciku. O nie, on mnie widzi. On mnie widzi. Ta już chyba działa na węgle. Miał. Dobra. Trzeba w lupę. Chyba. To szybciej przeładowanie, ja trzymam. Bo... Ej, zobacz. Nie fart. Boże, kolejny jedzie i widzi mnie. Tego już nie przeżył. Widziałeś tego strzała, co chłop dostał? Ale będzie filmik na YouTubka. Z tego, shortcik się wrzuci. 1000 zasięgów. No co ty gadasz, że przegraliśmy? Cudowne, no. To jest właśnie, o zobacz. Japoński las. As czołków lekkich i... O, nawet 2T. Spoko, spoko. Dobra. Gramy dalej, bo się wbija. Gracz Niemca pewnie się popłakał. Śmiesznie by to było, jakby to ten był od PZ-ciaka, co go tym... Tą stół wiedzieską zastrzeliłem. Może to też ten od Pumy, którejś. Myślę, że by miał cudowne wspomnienia z tą gierką, jakby to faktycznie był on. Ale myślę, że limit szczęścia w tamtej bitwie został wykorzystany. Dobra, zobaczmy, co to potrafi. Szkoda, że to karabinkiem idzie z... P, mówisz? Ma 25. Wiesz. Muszę przebijać. To ma 20 kilo, a to ma... też 20 kilo. To ma niby więcej... tego... ładunku wybuchowego. Ale to ma więcej peny, nie? Że w końcu, że jak przybijesz, to w środku się dzieje bigos. A ten haek to bardziej taki luj ogłuszacz, nie? Też myślę, że na tym BR-ku wszystko, te 63 peny to wszystko przebije. A nie wiem, wiesz, ja jestem casualowym graczem War Thundera, który zna się tylko na tym. O, jakiś Oskarek. Dzięki, Oskar, za followka. Co tam u ciebie, Oskar? Japońcy to prawie same haubice RL. Foxir też dzięki za followka. No jak nie przebijesz, to i tak wybuchnie, no, takie bery, nie? Pytanie, żebym ja zaraz... Patrzę się na czas, żebym ja zaraz nie dostałem. O, już się strzelają. Żebym ja zaraz luja ogłuszacza ja nie dostał, nie? Z haubic.
No powiem ci tak, Oscar, tutaj w Japońcach to są przynajmniej dwa działa okrętowe zamontowane na podwoziach czołgu, nie? To taki, no, to chyba mówi samo za siebie. O, zobaczył mnie chyba. Zabijam wzrokiem. Popiutkuje jak tylko mnie widzi. No, odpowiem ci, Oscar, taka gra, nie? A co grasz, jaki berek? I czym? Bokserka też wbijasz, czy? Dobra, pewnie zaraz jakiegoś luja dostanę od lewej strony. Bo oczywiście B nie pilnowane, na A chyba jestem sam. Nie, po prawej trochę jest. Powiem ci, Foxy, ja od nikogo nie wy... A, wbijasz, spoko. Ja od nikogo followka nie wymagam. Jak ci się fajnie ogląda, to dajesz, jak ci się nie podoba, nie dajesz. Stany Zjednoczone się wbija. No spoko, spoko. Powodzenia. Najsik, najsik. Ja tutaj gram niższe biery na życzenie Foxirka. Pusto tu jakoś. O, tam coś jest, widzę. Albo było, nie wiem. On nie wie jeszcze, czy go trafię, czy nie. W sumie też nie wiem. Już pojechał sobie. No cóż. No cóż, taka ta gierka, nie? Nawet jak nie chcesz grać, to i tak kusi ta gierka. Żeby sobie odpalić rundkę i zobaczyć, co ci pójdzie czołgiem, czy nie. Pusto strasznie, co jest? Chłop sobie chciał wziąć, pogierczyć jakimś derpikiem, a tu pusto. Teraz na przejedzie pewnie dostanę lujka. Dobra, chodźmy w okopy. O, już chciał, widziałem. O, słychać. O nie, Arta. Jedzie. O nie, no i chuj. Dobra. Pójdźmy do tego respa. Widzę, że koledzy się dogadują. Mówię, Foxir, szczęście wykorzystane w poprzedniej rundzie. Taka prawda, change my mind. Czy tam coś niby jest? Coś tutaj kampi na nas. Nie wiem gdzie. Tylko HE wolę. Ale zobacz, ja trafiłem w takie miejsce, że myślę, że i tak HE by nie dało. Dobra. Cześć, kawuk. Z kim ty się strzelasz, chłopie, tutaj? No. Czytać jak za? Nie, już widzę skąd.
tutaj domek. Dobra, Chinu. Gdzie jest ten helik niby? Tam gdzieś, ale nie ma helik. Nie, to nie to zniszczył. Tam. To nie ma szans, że go trafię tam. O, patrzcie. Mogę trochę wyżedać. A, zmienił pozycję. Nie, trochę w lewo. Super. Myślisz? Nie wiem. Boże, ja się po prostu nie znam na tej gierce. Teraz to trzeba to szybko czekać, bo właśnie oni tam już czekają. I tam też już czekają. Jedyne co mi zostaje to puścić artę. No cóż. A czemu usunęli? Dobra, hangar. Bo co, okazały się pojazdami niehistorycznymi? Czy co tam się zadziało ciekawego? No cóż. A to czemu, jakim cudem się znalazły w gierce w ogóle? Jak to pojazdy niehistoryczne? Za mocne były. No tak, przecież Gaijin. Firma. Wschodnia. Ładnie mówiąc. Dobra. Jedziemy. A co to za kolega? Kolega podobny podwozie ma chyba. No cóż. Tak to jest z tymi rzeczami. Przynajmniej jak w Wocie. Projekt na chusteczce w kawiarni narysowany i wprowadzony do gierki. Teraz coś tutaj pewnie wyjedzie i mnie zestrzeli. Nie wiem, ja tam się na Deutschach nie znam. Nie wiem, czy podobna, czy taka sama. Nie powiem ci. Siedzie. O, co to? Ajajaj, dobra, ładuję hajk. Ty, on się nie ogarnął. On nie wie chyba. Albo wie? Wie, już wie. No wierzę, wierzę. Dobra, przełączam się tutaj na heki. Walić. Te hity, te hety. Może moja teoria była błędna, że te 63 PN przebije wszystko. Może w sumie OBR czy coś, to pewnie już większość ma więcej niż te 30 czy 60 pancerza. A co tam się dzieje w ogóle? O, nic nie ma na pewno. Tam też nic nie ma.
właśnie, no. Może faktycznie tak nie będę zagrać. Co tam nic nie ma? A nasi giną. A co to? Kurde, no. A, nie idziemy jakoś. Limit szczęścia wyczerpany. Co ja mam tutaj za amunicję w ogóle? Co to jest za amunicja? Spróbujmy ją. 72 peny? Brzmi jak plan. Chyba jeszcze samoloty. Lecimy pod penem. Tutaj widzicie jakieś idealnie. O, samolot. Dzięki. No to sobie pograłem. Dobra, hangar. Dobra, niech będzie, że się zużyje. Nie, fart po prostu i tyle w temacie. Dobra, lecimy. Weź te Schneider. Lecimy H. S-A-P-C-B-C. To nie jest też czasem pocisk? Dobra. You've got mail. Let's see. Let's give it a chance. Plusem tych niższych BR-ów to są te mniejsze mapy, nie? Ciężko mi się odnaleźć na takich większych mapach. Czuję, że zaraz jakaś pumka na flankę pojedzie i tak się skończy moje granie. Chyba, że... Nie no, nie chcę, to może puma na flankę pojechać w sumie. Mam nadzieję, że ślimak da trochę postrzelać, bo boosterek odpalony. Depresję jakąkolwiek mamy. Można by tutaj coś od boku. O! Ja tam chyba coś widziałem. I tak się kończy. Takie szczęście. Nawet nie wystrzelę sobie tego drzewka, nie? Dobra. Ja mam głośność silników na maksa, swój na zero. Wiesz, tylko ja musiałem gierkę ściszyć, bo mnie nie było słychać tak to. Dobra, on chyba uciekł tym sztugiem stamtąd, nie? Zostanę tutaj i patrzę, co tam będzie przejeżdżać. A jedzie tu coś, słyszę. Już nie słyszę. No
No, sztuk został zestrzelony. Myślisz, jakby pojechać tam na lewo i spam kampić? Oni tam gdzieś mają respa, nie? Dokładnie. O, coś trafiłem. On mnie też trafił. No nie fajnie, nie fajnie. Nie dla mnie te derbgany, wiesz? Chyba. Z lewej strony, tak? Okej, okay, nie pytam. Hecer. Nie no, nie dla mnie, derpik. Nie umiem się tym obsługiwać. You got mail. Agresywnie podleciał. Czemu to się tak odbija? Graficzki chyba coś się psują. O, naprawdę? Cóż, jedna gierka była dobrze na tym PR-ach. Reszta, jak widać. Co, hangar już? Nie, pelota jeszcze. Ale ci odpowiem, Boże, jak ja czasami nienawidzę tej gry. Odpalisz sobie booster 150 i na 150% twoja gierka będzie wyglądać tak jak moja teraz. Zero fragów, zero asyst, zero jakichkolwiek akcji, bo do śmierci. Super. Po prostu stopień. No, mańce spięte. No, skupienie 200%, szczególnie jak streamka nadajesz, nie? I gadasz z ludźmi na czacie. Ten procent na boosterze nie oznacza dodatkowego expa, tylko procent w jaki... No, no serio? W jaki przegrasz tę bitwę. Cześć, ginę. To jest. Prawda. Dobra, jod. A nie, czekaj. Dobra, no to co, czekamy 50 sekund. Chcesz coś opowiedzieć? Co u ciebie? Jak dzień mija? Przez te 50 sekund. O, bombki. O, już za mną słyszę. Ale to mój? Nie, to nie mój. Cześć, marderek. Nie widział mnie. Trafią się w tło. Dobry pancerz, no. Najlepszy pancerz to jego brak. O, patrz, hecer. Czy
Myślałem, że to bombka by była przede mną. Dobra, zdążę jeszcze. Zajadę, że to tyle. Dobra. Czy ja coś jeszcze słyszę? Chyba nie. A co się stanie? A, Martel został bombkę na twarz. Głuchy kacer? O, silnik mi padł. Ale HCR też od bombki padł, czy on gdzie pojechał? Chyba tutaj pezeciaka zdjęłem. Dobra, ciekawy. Tam coś wyjedzie, czy nie? Może HCR tam wyjedzie? Nie wiem, co tam się z nim stało. Jeszcze 14 sekund. Pomożesz, panie kolego? Może kolega? No pomoże kolega, po co? Ale co tam, jakiś med u nas siedzi na tę nareczkę? Można jest zdejmować kapa. Trzeba mieć takiego, takie drewno w nim, że zamiast jechać na kapa, to co siedzi u nas na nareczkę? Zgadnij jakiej nacji i dlaczego to Niemcy. Niemcy na low tierze coś tak średnio ogarniają gracze. Za bardzo dają się ponieść emocją chyba. Nic nie zrobiłem, ale przeżyłem. Jak karaluch. Dobra. Boże, daj spraw, żeby ten rogo wreszcie siadł. No, przeżyjesz, a nic nie zrobisz. Nie, no przynajmniej tamtego pancerka se zdjąłem. O, mam ruskich w teamie. No. O! Szkoda, że karabinka nie ma, to nie ma jak drzewek rozwalać. Niemcy w enemy teamie to jest takie 50-50, albo się wyleją i nic nie zrobią. Aby przebić dolny lub górny pancerz. No się spróbuje, nie? Albo boczny. No, od boku będzie myślę ciężko. Lepiej to by było się gdzieś przykampić w takim miejscu, żeby było lepiej ledwo widoczne i wtedy, no. Albo raszujesz na pałę tymi 23 km na godzinę. Się zastanawiasz. W ogóle to bardziej wygląda jak działo okrętowe. Pewnie nie jest. Szczególnie na to, że ma amunicję okrętową. Dobra, pytanie. Za autobusem pewnie będzie ktoś stał, ja nie będę mógł strzelić, bo autobus będzie wysłany. Tam coś się ruszyło, jakieś drzewo się przypadło.
Dobra, tu będzie pewnie najlepiej. Że się zaraz mnie zdajemy od boku. Of course. Tam je wyjedzie którędy. Po lewo czy po prawo? Jak po prawo to trochę... O! Cześć. No i co, ładujemy od nowa? Nie, ja nie umiem grać na haki. Shedman. No i mnie zauważy przez to. I widzisz, i w takim wypadku bardziej by się przydał jednak ten. Bo ten by przebił i wysadził od środka. No fest. Trzeba się wyłączyć z działa, nie? Ja przyzwyczajony do BRK-83, gdzie tam pocisk leci tam, gdzie celujesz. Jeszcze tego Shermana już zniszczyli. Nie wiem, nie wiem. Pewnie tak, nie przejmuję się tym zbytnio. Ale KW2 tam siedzi. Bo tu 7 mam, to ważne. Jeden. Teczek. Nie, ja bardziej myślę, że stokowy poziom umiejętności moich. Dobra, lecimy, nie śpimy. Tu skręcam w lewo, potem w prawo. Zostaje wystrzelony. Okej, pora uciekać. Patrz. Czekamy. Pytanie, coś mi załadowało w plecy. To musiał być gdzieś, nie wiem, tam? O, faktycznie gdzieś tam jest. Ocieniem go chociaż? Pewnie nie. Tylko fałka. Nie wiem, trafiłem. No nisko wycelowałem. Dobra, jakby tak... samolocikiem coś podziałać, tego typu. Oni mają coś? Co to tak nadaje tym karabinkiem? Mają coś w powietrzu? Chyba nie. Chyba tak, nie wiem. Czy to hit był, czy nie. Продолжение следует...
Pytanie, czy on już wie, co dostanie na główkę. Chyba za daleko? Nie, siadło. O, wrogi samolot, czyżby? Nie, nasz. Który to taki mądry? Żaden. Dobra, gaś się. Dobra, nie zgaszę się już. No to co, lądowanie awaryjne? Nie, spłonąłem. Dobra, czy no? Może prawy resp na C? Artylery gdzieś tutaj. Ogólnie Foxy, jak coś, to mam też kanał na YouTubie, nie? Tam sobie wrzucam jakieś zapisiki z live'ów. A czasami jak mi się chce, to montuję coś i takie sklejki wrzucam ze strzeleń wrogich pojazdów. Tak wiesz, jakbyś był zainteresowany. Jeden typ jest, 10-4. Dzięki. Dobra, teraz trzeba zobaczyć, co tutaj się dzieje. Nic się nie dzieje. Prawo coś jest, jak to na naszego chodzi. O! Gdzieś tutaj będzie po lewo. Znisz go tym pyciakiem, na co czekasz? No patrz! Wreszcie. No można. Jak tam wrogi? No nie no, w wrogiej drużynie całkiem sporo jeszcze ludzi się zostało. Zaraz jakiś comeback może zrobię. Dobra, trzeba tam pilnować, to warto sobie zniszczyć, żeby mogli dotrzeć jakąkolwiek. Sojusznicy przejęli strefę. Tam jadą nasi, więc tutaj może ewidentnie jakiś wróg ewentualnie w sensie podjechać. Nie wiem, co jest w miarę równo, gra się dostało. A i tak jakoś nie idzie. Nie mogą wyrównać.
za pelota. Ciekawe, czy będzie wiedział, że jaki jest. Cześć. No tam nasi są, ale... No oni nawet w tym B nie potrafią zniszczyć ludzi, naprawdę. Mają aż tyle problemów w twarzy. Teraz ja dostanę strzała z lewej strony. Czy nie? Co im tyle problemów stwarza na tym B? O, już nic chyba. Dobra, są dwa silniki, dwie gracze, wszystko się zgadza. To nam sprawiało trudności na tym B, żeby to przejąć. Dobra, koniec. Czterech zniszczonych to i tak nie tak najgorzej. Dobra, co ze skrzynki? 80 tysięcy, w sumie chociaż za tego boostera się odpłacił ślimaczek. Dobra, Rogo, lecimy z tobą. Spróbujmy cokolwiek zrobić. Podejście numer, nie wiem który, z tym Rogo, ale lecimy. Mam nadzieję, że tym razem nie zginę po odnaleźć pierwszego strzału, którego nie trafię dobrze. Dobra, tam się trzeba patrzeć. Na drodze. Tam też sobie przydałoby się patrzeć. Co się dzieje? Nie, no, pustawa. Tam też widać, że pusto. Jak na złość. Tam nic, tam nic. Tam nic, przede mną nic. Dobra, jadę tu. Który patrzy w nas. Może za tym tym, za tym palikiem.
Ajajajajaj. Oczywiście. Super. Tym razem za nisko przycelowałem oczywiście, bo jakby inaczej. Uwaga na wskazaną. Przebity, dobra. Właśnie coś siadło. No i bombka siadła. Dobra, nic mi nie zrobiłem. Ale ten samolot mi już robi, jest niedalej pewnie. Dokładnie tak. Po co grać, skoro nie daję żyć? Co jest? Siadłem z czatu przez chwilę. Przez przypadek. Dobra, żyję. Żyjesz jeszcze, Poxy, na tym czacie?
Bo już artylerii na mnie puszczają, ledwo co wszedłem do tego. Do kanta. Ja nie mogę, ale zepsułem. Ale co mi zostaje? A bez ładunku? Też nie. Dobra, wychodzę do hangaru. O, nagrotę do odebrania, super, super. Ktoś widział w ogóle pościg na YouTube? Pewnie nie. Muszę wybić. Oczywiście, że nie. Dobra, która jest miejsce druga? Dobra. Lecimy dalej. Nie spać zwiedzać, jak to mówią. Dobra, rogo dalej. O, mapa, na której dawno nie grałem w sumie. W sumie głodny jestem. Myślę, że do północy lalik będzie i pójdę coś zjeść, przemać. Szarty puścili, patrz. Pewnie zginę jeszcze od tej arki może, co? Nie lepiej by było. No tutaj to wycieka już strzela, ja widzę. Jechać. Mam nadzieję. No tam chyba nie wiem. Chciał jechać tak naokoło bardzo. Znaczy tutaj. No to podjedziemy trochę do przodu. Wydaje się, że mamy tę górkę.
ustawić, tak żeby ten nie strzelał nawet. Bo ten samolot wcześniej nie ogarnie. Chciałem przestrzał tam. A ile miałem przestrzał? Tam jest. Ha, nie widziałeś tego, Paksy, pewnie. Tak, zestrzeliłem z rogo, wreszcie. Kurde. Ha, drugi frag z rogo. Gdzieś się, jednak się da. Blokował się. Wreszcie. Można czekać. Ktoś tutaj blisko jedzie. Chyba jechało już. A nie, jednak żyje. Zapraszam do wyjechania. Trzeci frag z rogo. Mnie tu nie ma. Pytanie, czy wszyscy są u nas? Tak. Gdzie teraz wyjedzie tym marderem, ale trafiłem na niego. No, tam jechał. Czy wyjedzie tamtędy? O, tam coś będzie jechać chyba. Żeby się powaliło. Oczywiście, że tak. O, jest! Flaczek, czwarty frag. Widzisz, Foxir? Zostrzeli pozycie, tak, w jednym pozycie. Tam coś jest. Lufa tylko. Nic tą lufa jeszcze nie dostał, chłop. Lufa za zero, tak. Pomijając. Czy tam się pojawiło? No dobra, nie. Tam też nie. Nie wypowiada się już. On wie, co go czeka. Tam ktoś się nawet przedostał dalej. Ojoj. Dobra, ja stąd spadam, bo spalona miejscówka chyba się zrobiła. Samolot na mnie.
coś? Nie. 4 fragi, nice, nice. Rogo wreszcie oddał. Dobra, to lecimy dalej. Zobaczmy, ile streamków jeszcze ludzie mają. O, trochę pewnie jest, no. No, sprawa. Dobra, lecimy dalej. Rogo, górny res może? Nie, no dolny. Dobra, lecimy. Chyba się wreszcie nauczyłem tej armatki. Ile można. O Boże, jakiś dziwny enemik nie będzie. Bez ruskich i bez Niemców w enemik nie jest. Dziwnie trochę, ale zdarza się. Dobra, gdzie by tu się dobrze ustawić? Położyłem karabinką, on sobie zniszczył te wszystkie barierki. O Boże. Oczywiście. O, i się skończył farcik. Ora, górny raz było i ścianie kombinować. Jeszcze coś będzie zaraz. O, jest. Tak co? No i git. Przynajmniej coś niszczę. Cokolwiek. Podlewo za tym budynkiem też coś jest. No, oczywiście. Dobra. Drugi tu coś świruje, zaraz będę się chyba pójść zobaczyć, co tam się dzieje.
O, chyba mnie zobaczył tam. Przestraszył się. To bardziej boję się tamtych. On jakiś rush poszedł po lewej stronie, tu nie widzę. To nisko. Ale jest tak, że tam ktoś siedzi, nie? Ajajaj. Trafiłem. I did. Chciałbyś, wiesz? Chciałbyś. O Boże, tam widzę. Przebity. No i tyle by było. Snajper się znalazł. Dobra, bombka? Nie, trafił bombką, ale trafił mnie kto inny. Super. To mi pozostaje. Na górnym respie. Zobaczymy, może się uda. Co to jest? Boże. No i koniec. W tym momencie się dzieje. To mi zostało samolot. No to nie, czekaj, mam ładunek, mogę wziąć. Mogę wziąć, no to bierzemy ładunaczek. Spróbujemy zbombić kogoś. Będą karę mieli, żeby nie ten, nie spąkampić. Chociaż tak nie będą to robić. Sojusznicy przejęli strefę. Dobra. Trzeba tylko wypatrzeć kogoś. Chyba już mam. Pytanie, żeby on nie zbombił czasem. Ja bym nie chciał zbombić. Dobra, chyba zbombił. Tam coś leci. Prawda myślałeś? Boże, on jeszcze lata tym płatowcem. A już nie lata.
Nice. Oj, ginę. Albo nie. Dobra, całą zabawę. Dobra, tak za fragę. Dobra, to chyba wszystko by było. 5 czołgów, 2 samoloty, brzmi jak dobra bitwa według mnie. Ile tu jeszcze? To nawet połowy nie ma, Boże. Jeszcze tu będę do pierwszej siedział i tego nie zrobię. Jak tak dalej pójdzie. Na bank. Dobra, spróbujmy tutaj tym rogo. Dobra, tutaj trzeba patrzeć, bo to teraz coś może wyjechać. To jest dość specyficzna mapa, gdzie nie można się niczego spodziewać w sumie po przeciwniku. No już strzelają do szego. W sumie, że coś nie jedzie. Z tej pozycji mnie mniej widać, nie? Że myślałem, że załadowałem do końca. Więc pewnie ktoś przejedzie i nie zdążę w niego strzelić. Tak będzie. Już widzę, że jedzie tam wyspotowany pojazd. Albo nie? Nie, jednak nie jedzie. Zginął. O Boże, o Boże, o Boże. Jeżdżę coś. Dobra, siadło. Witam, towarzyszu. Co tam, jak tam? Jak życie mija?
Oj, powiem ci opornie, ale chyba zaraz sobie wrócę na 8-3, bo to 3-7, dobrze mówię? Na 3-7 sobie gram i idzie strasznie topornie. Zapomniałem, jak się gra na tych niskich BR-ach i... Samolocik leci, nie na mnie to mówi. Tam chyba mam dopiero 18 koła wbite na te 45, nie wiem. Starałem się czy siedzieć, dopóki tego nie wbije, czy dać sobie spokój, jak do tej północy posiedzieć i dać sobie spokój. No wiesz, inaczej jest jak ktoś ten gra sobie dużo tego, a inaczej jest jak ktoś większość gra na tych wyższych i później idzie na takiego derpa, 12 sekund reload bez stabilizacji, 23 na godzinę, nie? Wiem, że do tego cenik tylko wjeżdża. Serio? Akurat jedzie ktoś, nie? Chyba. Bo te samoloty tak szumią. Ja samolot tak szumią. Sześć, trzy na ruskich i przeszedłem na Francję, no, no to powodzenie na tej Francji, z tego co słyszałem, to tam nie za ciekawy jest. Tak sobie radzisz? Naprawdę, na początku się załamałem. Aż tak źle? Przybity. Po co przybijać pancerz? Kurde no. No to dobrze. Na twoje szczęście. Nie no, akurat jak wystrzeliłem. Nie mam tego, działa nowego. Proszę cię. Trzy? No i gitters. Wiadomo, początki zawsze są trudne. Ale jak już sobie ogarniesz te początki, no to już... Jakoś to idzie mniej więcej do przodu. Dobra, pytanie, gdzie ta puma pojechała? Pewnie na C. Nie, ona tam zginęła, to coś innego, na co musi siedzieć. A, już widzę, co tam siedzi, pozeci. No, rezerwie 60 mm? No to chyba nie jest tak najgorzej 60 mm peny. Mi się tak wydaje. Poza ci gdzieś tutaj żyjesz. Czy ja przegapiłem to, że go wystrzeli? Przegapiłem.
No to cóż, no wystarczy się chyba nauczyć tych spotów i do przodu, nie? Dzięki towarzysz, do followka. Dobra, czekam, aż ktoś podjedzie. Coś pewnie nie będzie miał kto. Dobra, jadę z tym, bo mi zaraz harta zdejmie. No, zacinę, nie? A to nie chyba. Nie wiem, się tam stąd. Tutaj gdzieś? Może tu się będzie działo. Może jakieś tutaj tylko samoloty słyszę. No, nie widziałem go. Fingers? A, no spoko. A to co, ty też streamka odpaliłeś, czy jak? No nie wiem, późno jest, ja jestem zmęczony i... Nie do końca rozumiem, o co chodzi, nie? Ja jestem dzisiaj po 13 godzinach siedzenia na uczelni. Ja jestem wypalony, wymęczony. Jedyne co mnie trzyma teraz przy życiu. A na YouTube odpaliłem się o 20, no spoko. Ja na YouTube'ku jedynie co to zapisy sobie wrzucam z tego, z live'ów i ewentualnie coś tam sobie zmontuję, nie? Takie szybkie strzały do przeciwników. A na YouTube jakiś jest większy potencjał tego live, czy lepiej na Twitchu? Czy nie próbowałeś na Twitchu? No cóż, na, ja na, ja, mi się bardziej kojarzy z tym, z live'ikami, żeby na tym, na Twitchu to robić. Na YouTubie to filmiki głównie. O, tam jest to. Dobra, wygranko. Dobra, 1-8-3. Koniec tego dobrego, ile można siedzieć. Może to dopiero jest w połowie. Dobra, wyłączę to. Mnie już denerwuje. Dopiero połowa. Smutne. Nawet nie połowa z tego co widziałem. No to powodzenia w tym rozwijaniu z Francji. Masz jakiś w ogóle widzów na tym YouTubku, czy nie? Boże, od razu ta prędkość jest lepsza. A, to. Ja mam tych 12 obserwujących razem z tobą i no teraz jak jest tyle osób, które moje, no to wiesz, no jedna osoba czasami bije, czasami dwie.
A na YouTube to sa vrzuca jakiegoś shorta, jakieś nie wiem, sklejka, albo nie wiem, nawet całe zapisy, co to albo robi wyświetlenia, albo nie robi. Nic mnie to nie kosztuje. Ktoś pewnie się szybko wywala na tym. No nie lubię tej mapy. Dobra, wyjeżdżam. Dobra, luknę zaraz. Skończę rundę i wejdę. Tylko kanał podaj, nie? Czy masz taki nick na YouTube jak na tym? A ty spryciarzu, wszedłeś sobie, żeby sobie reklamę zrobić, nie? Ja no, wejdę. Jak wszedłeś do mnie, to ja wejdę do ciebie. A, no spoko. Myślałem, że chcę, żebym cię na lewika wbił. Dobra. Dobra. Przynajmniej zdjąłem oprawcę. A, co to za nowe ten? Które lepsze? Co ma więcej tego materiału? 11 kilo? To niby lepsze? Czterdzieści trzy. Nie no, to jest cięższe. Prędkość taka sama. To jest lżejsze. A kto ci broni? Dobra, jadę tym. Co mam? O, już wrogowie latają. Boże, helka to gdzieś. Rakieta przyleciała. Zdjęła kolegę. No, helka chyba. Chyba nie? Barel! Ja też jakby regularnie tego nie robię. Teraz robię, mam czas, nie? Więc trzeba te gwiazdki wbijać. W ogóle śmiesznie, że wywalone wzięła i ten. Zacenzurowało. Wybawy, bawi mnie to. Czekamy teraz. Podleci bliżej, żeby wszystkich nie marnować. Będę się teraz tak kręcił jak w przeręblu. No to faktycznie ciekawostka. Taki OP był, że go zerknęli. Co
O, zdjęli tą kalkę? Zdjęli. Boże, jak dobrze. Jezu, królik mi wariuje. Pójdę go ogarnąć zaraz, tylko bitwę skończę. Fajne tanki, no super są. Takie, żeby przeciwnik mnie widział z końca mapy. Ale zobacz, jak powiewają z wiatrem, nie? Będzie myślał, że ja tam siedzę, nie? O nie, nie wrócę się bardziej. Cześć. A czym grałeś? Dobra, idę ogarnąć królika. A byłem... No cóż, no takie życie, no. No, możesz podać. Królik dostał marchewkę i będzie cicho siedział. Dobra. Co ja zrobiłem? Co? Profil gracza. O, nieźle, nieźle. 58 poziom, bitwy realistyczne, in-game time. Na czołgu 7 dni, z czego głównie na niszczycielu, nice, nice. Jakieś samoloty? In-game time, 2 dni na myśli, na ten, na realistykach. A, tutaj takie w godzinach. Jest git. Na symulkach, no, bywałeś raczej niż grałeś. Odznaki fajnie, statystyki zobaczmy. Izrael, jeżeli chodzi o zwycięstwa, no wiem, widziałem, że jesteś konsolowcem. Izrael, najwięcej rozegranych, M51. Odrodzeń najwięcej na M51. Śmierci najwięcej na M51. Najwięcej zniszczonych samolotów. O dziwo, nie Izrael. Najwięcej zniszczonych czołgów. M51. A tutaj to, mniej ważne. No cóż. A no, jak na ten. Jak na konsolę, to chyba git, bo na konsoli chyba się ciężej gra, czy lepiej.
No, właśnie się domyślam, że samoloty gorzej. No cóż, każdy ma swój styl gry, nie? Ważne, żeby ci jakkolwiek szło. Czy to jest zwierzę od geparda na podwoziu? Od czego to może być? Wygląda jak podwozie od jakiegoś ratla, ale to nie jest od ratla. W sumie gepard też nie. Wygląda trochę. Wygląda jak ulep u tego w garażu. Zmontowali, mają. Super. Mają części z jednego czołgu, części z drugiego czołgu. No i powstał trzeci czołg. Taki ulepik. Nieźle, nieźle. Tutaj raczej nikogo nie będzie. Dobra, tam też chyba nikogo nie będzie i pewnie sam ten strzał dostanę. Inaczej. No i nice! Trzeba wbijać. Może... Prawda? Samek działa, poszedł. Ja nie mogę. Gry o tej porze to po prostu inny ten. Inny poziom. O, wrzutnie rakiet to chyba Japońcy na 6-7 mają, wiesz? Nawet. Jakiegoś typ 67 chyba, ale nie jestem pewny. A nie, to SPRG, sorry chyba. Nie pamiętam już dokładnie, ale tak mi się wydaje. Rojkat. O, dobrze. No, typ 60 ATM. I typ chyba 60 SPRG. Nie wiem, nie pamiętam. Ale taką mam pamięć do tych wszystkich czołgów. Z tej gry. Największy PPK w grze. Może i coś w tym jest. A to za jakiś czat wskoczył. A no, najwolniejsze faktycznie. Największe? Nie, chyba BT, to radzieckie, to śmieszne z tymi, ma większe. Co może jeszcze mieć większe? A wiesz, że ja mam wymaksowaną maszynkę? Czemu ten królik mi tak wariuje? Dostał markerkę i jeszcze narzeka. Tu widzisz? A ja tym jakieś fragi robiłem, nie? To przeciwnicy musieli chyba pod celownik wjeżdżać specjalnie, bo mi się szkoda robiło, jak zobaczyli w tym pojeździe kogoś. Z niedowierzaniem patrzyli na to, że ktoś byłby w stanie kogoś zabić.
ustawić. Daj spokój. Dzisiaj mi w ogóle słabo idzie, a tym to pewnie ten. Ale no, jak prosisz. Tego się nie robi dla widza. Pusto. Inna. Tak, nie przebijcie mosika. No, próbuj. Przebity. No. Okej, to tak by to wyglądało, no, małsik, małsik. Wychyla się skubany. A gdzie jest, co go tam czeka? Co? Długo jeszcze ta arta będzie się parowała. Tam puścił artę. Hop. Na górze ktoś jest. Widzę, że mi skoczy. Dobra, ryzyk fizyk. Biedny. Ten pancerz. Tak, trafię tak. Myślałem, że przejdzie przez piasek Sahary. O. Ty, faktycznie chyba S100, ale nie wiem. Co ty robisz tym szturmem? Cofnij się. Podobnie zapomniałem, że brytole mają na odwrót. Jajajaj. Nie maus? No w ogóle to jest taki dziwny. Taki bardziej, mniej kanciaty. Żeby na mausa. Bardziej kręglejszy. A bo gadam głupoty w ogóle. No zobacz, tam jakiś małsik zabija też obok. Aj tam poczekać. Sprawdzę po lewo, niby coś jest. Coś zabija po lewo. Nie no, małsik tam zabija, zobacz. No to obieraj. Samolot jeszcze. Oczywiście. To przeszkadza, żeby robić dwie rzeczy naraz, nie? Jednocześnie oglądać i obierać. Wróg przejął inicjatywę.
Odpisać możesz. Szedł? Szedł. Sad. Super. Radar, dzięki. Radar pomocny, pamiętaj. Dobra. Ez. Kamień. Jabłko mutant. Wielkości mojej dłoni. Zdarzają się i takie. A to wiesz, zależy też jaką dłoń masz. Oj. O, mausik jeszcze żyje. Gdzie jest ten mouse house? Oj. Tam się wydaje być dużo przeciwnika. Nie gadaj, że to przeciwnik. Nie, nasz chyba. O, nic nie zrobi. Ja nie mogę tutaj zaraz w tej razie. Zobaczymy co. Tam jedzie. Po prawej mojej stronie wyjeżdżają, super. Oj, super. To tyle by było chyba z tej gierki. Mam jeszcze jedną tam. Jedną maszynkę. Co on tam kombinuje? Machewkę dostał, powinien być spokojny. Teraz mu zabiorę tę tackę. Super. To już taki mniej super. Dobra. Hangar, nie ma sensu. Będę zobaczyć co mu tam jest. Jestem. Wodę mu wymieniłem, bo coś tam zacząłem rozlewać.
Dobra, ty chciałeś, żebym tym... A ten... W której załadzę? Na pierwszej. Jajajaj. O, może być ciężko, powiem ci, może być ciężko. Dobra. To chyba tutaj będzie najlepiej się zrespić, jak najdalej od przeciwnika. Pytanie, czy te rakiety się sterowało myszką czy klawiaturą? Ale chyba nie. A chyba klawiaturą z tego co pamiętam. Myszką by było za łatwo. Wyślemy jednego testowego na B, jak ktoś podjedzie, pewnie za tym kamieniem będą się chować. Tam raczej chyba za daleko będzie. Że nikt nie podjechał jeszcze. To jest dla mnie dziwne. Prawda, wszyscy będą tak kampić? Dwie puste. Też pusto. Nie ma kogo strzelać. Gdzieś boją się mnie. Oni odkują jak tylko mnie widzą. Młody. Tą jedną gierkę dzisiaj ustawiłem dobrze na to B. Bo nikt tam nie pojechał. Jeśli ktoś na B, akurat przestaje się napatrzeć. Może się stanąć na chwilę. No, zobacz, widzisz? Zero przeciwnika. O,
TMP gdzieś. Jak ja miałem go zobaczyć, powiedz mi. On mnie widział, ja go nie. No cóż, chciałem, tak? Chciałem. No i akurat teraz, jak zginąłem, to na B podjechali. To jest to. Patrzyłem się przez całą i zginąłem cały czas na to B. Jak zginąłem, zaczęli przejmować B. Myślałem, że tam się coś ruszyło. Coś się nie wiem, łapiłem z tym. Mocarny gameplay ATM, no, bez kitu. Potwierdzam. Byłem ATM. Dlatego ja to wymaksowałem i więcej tego nie używam, wiesz? Jak to mówią, average ATM gameplay. Co zrobiłem? Właśnie na ten BMP, jak to się ustawił, że plagi tam robi. Gdzie on stoi tak naprawdę? Ja go nie widzę tutaj. No, ale też nie wiem. Gdzie to BMP jest? W tej górze. Jadę po nie. Zaraz ci pokażę, że ja robiłem na nim flagi, wiesz? Pojedę sobie w statystyki profilu. Najbardziej ktoś się gdzieś puszuje. Okay. Patrz. Już wchodzę w statystyki profilu. Profil, statystyki, typ 60 ATM. Zobacz sobie, tu masz. Tu są fragi, 34 fragi nim zrobiłem. Jednego samolota zdjąłem. Nie wiem, jakim cudem ja to zrobiłem. Nie wiem, nie pamiętam. Tak wiesz, żeby nie było, że tym nie fragowałem, nie? Zagrałem tym tylko 87 bitew. A ja się właśnie nie domyślam. No cóż. Zobaczmy. Zwycięstwo najwięcej mam z tym, palotą. Zobaczmy, na czym mam najwięcej fragów. A, tym. Derpikiem. Potem Hori. Najwięcej samolotów? A, no, oczywiście. Chociaż goni. Najwięcej śmierci? Ciekawe czemu. Dobra, lecimy. Tylko zamienię tą ATM-kę na normalny czołg. Dobra.
Dobra, ile ludzi w ogóle streamuje War Thundera o tej godzinie? O, całkiem sporo. Ludzie jeszcze sobie maksują. 8 osób oprócz mnie streamuje aktualnie. Ciekawe, ciekawie. Na Twitchu oczywiście mówię. Nie wiem, co tu mogę zrobić. Chciałem stać kampić na ten enemy, czy pójść w miasto. Dobra, chyba pójść w miasto, bo to jest, że już pierwsze strzały dobiegają. Teraz poczuję, że to pewnie chyba jakimś cudem. Zbiornik paliwa, czy co mi coś dało? To, że ktoś paliwa. Pewnie. Gdzie do piachu? Zaraz pójdę do piachu. Ale naprawdę? To nie w magazyn? Dobra, do następnego. Dzięki za obecność. Miłego mycia. Cześć, cześć. Jabłko jest twarde i trochę słodkie. Dobrze. Zęby sobie wzmocnię jeszcze coś. Sam, bo nie mam streamu. A zdarza się i tak. Przepraszam, nie chciałem ci zabrać frega. No cóż, nie zdarzy się i tak.
naprawdę? Robił się tylko po to, żeby go zniszczyć? Bez sensu. O, zniszczył ten 2-2. Czyli będzie miał tego good mode. Zbicik, 6 fragów, 7 niuk. A, chciałbym, no co ty robisz, kolego? No ja sobie miałem. Jeszcze samolot zabrał, Mesik, poleca się. Proszę, ludzi na ten, na respie już kampi. Kolejny. Dobra. Hangar. Bez sensu. Ile jeszcze? 20 tysięcy. Ola Boga. Tego będę miał ciężko, żeby to wbić. Jutro też, zbyt nie będę miał czasu. No ale w sumie poszedłem zjeść i spać już o tej godzinie. Zobaczymy, jak ta bitwa będzie git, to gram jeszcze jedną, jak nie, o, to kończę po tej. To bez sensu jest taki gram.
chyba jeszcze jedno się zapowiada, coś tam czuję. Jak to nie przebity, co jest? No, tak już. Dobra. On już śpi, on już śpi. Zobaczymy dalej co będzie. Nie trafiłem, o Boże, o Boże, o Boże, cofaj, 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 cofaj. Jeżeli to nie było wyczepić. Jak coś towarzyszy żałuj, bo teraz gram lepszą gierkę niż wcześniej. I mogłeś przy tym być, ale cię nie ma. Super. Dobra. Mogę? Halo, gra, mogę? Mogę? Mogę. No, no, ostatnia gra, 3,5 godziny gram już, to nie można. Zobaczymy za tym co się dzieje, może nie zestrzelam jak się tylko wychylę. Tam coś było chyba, to mi się zdaje. Tam też w sumie coś było, ale chyba go wystrzeliliśmy. No, to jest zniszczone. A więc tam się dzieje. Tam to ja nic nie widzę. Jakby tu coś jechało, ale to moje. Tam jest spryciarz. Nie chyba się na plecy, please. Czy tam gdzieś się chowa? Niżej? Z tyle może? Jeszcze wyżej. Sięgnę tam. Ale w smokach zużył, nie? Spanikował, kolega, spanikował. Jak to jest możliwe, że my ich przyjemy, jak oni jeszcze połowę drużyny znają?
sensu. Nie ma jeszcze połowy teama i muszę pod bazę robić. Chyba, że coś źle patrzę. Nie, no dobrze patrzę. Puszowali nas wszystkich stąd. To nieźle. A, widzę cię, skryciarzu. Chowa się przede mną. Boi się. Polu chyba. Najważniejsze. Rakietka, 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 rakietka. Ale się kolega. Kolega lekko wtopił, że tak powiem. To co, może jakiś rajdzik na kogoś? Zobaczmy. Przeprowadź rajd. Kto tam jest? Ciekawy, kto tam jest? Wejdźmy do kogoś. Prawda, będzie to jedna osoba, pewnie będzie się śmiał chłop, ale... Nigdzie nie poszedł. Żeby się nawadniać, no i co? I zmieniamy kategorię. Nie War Thunder, a Mafia 2. A, ale cycki będą na mafii, także kurde, będę musiał zatrzymywać TikToka, jak coś. Także TikTok, jakbym zatrzymywał was, będzie live wstrzymany, dlatego że cycki są. No bo mafia jest pełna cycków, no. Także sorry. Jak chcecie popatrzeć na cycki, no to musicie wejść na Twitcha, przykro mi. Takie są zasady. Cycunie, no.
Cycki tylko są wyłącznie na Twitchu. Mafia 2. Jej. Także jak ktoś chce zobaczyć cycki, no to może sobie na Twitcha wejść. Jachu. Weźcie jakaś porządna gra. No tak. Porządna. Mafia 3, nie żartowałem. Ojej. Nie można. Cycki se usmaż. O. Takie cycki to by usmażył. A pokażesz cycki? Pewnie, masz. Dobra. Kurwa, nie przemyślałem tego. Wiedziałem, że Gawdziorowi się będzie najbardziej podobało, no. A miałem wychodzić dzięki za ostrzeżenie. Dobra, pamięciowa będzie. Kurwa, wiedziałem. Co ja zrobiłem? Dobra, idę się wylać, idę zrobić sobie kawę zbożową i możemy grać. Godzinkę sobie jeszcze pogramy, no i tyle. Dobra, zaraz wracam.